Jak dużo ludzi pracuje przy produkcji LS-a? Łącznie czy pod jednym odcinkiem? Nie, nie, łącznie. No to mamy... 8. Jesteśmy małym production house. No tak, ale nie full job dla wszystkich. Full job. Dla nikogo to nie jest full job. Ani dla ciebie, ani dla mnie, ani dla Kamienia, ani dla Pauliny, ani dla Oli, ani dla Adama, ani dla Radka, ani dla Kacpra. No dobrze, tak mamy czas dla, na inne rzeczy, na filmy. No popatrz, a wszyscy żyjemy dobrze, bogato. Fajno, Polacy. Zauważyliście zapewne, w LS-ie jest tak, że jak znajdziemy jakiś jeden temat, potem go wałkujemy przez cały tydzień albo następne kilka tygodni, że z tymi fajno Polakami. Ale my chcielibyśmy to zmienić w tej chwili, w tym odcinku. Dokładnie. Chcielibyśmy przerwać te karuzele, dlatego, że znaleźliśmy sobie coś innego. Dokładnie. Na drugą, krótszą część tygodnia, czyli na dziś i jutro, zapraszamy was bardzo serdecznie w odmęty biznesu. Zaczniemy mailem od Franciszka, w ogóle bardzo ładne imię. Franciszek, tak jak papież. Znaczy, to nie jest jego imię, ale... Czemu tak nie dałeś Igorowi na imię? Bo było dużo innych w kolejce, na przykład Igor. Był święty Igor? Na pewno był. Tak? Igor, na pewno oglądasz to w 2030 roku. Na pewno nie oglądasz. Jest to ruska forma staronordyckiego imienia Ingvar. Tak, pamiętam. Na Rusi należało do imion dynastycznych. Genetycznie jest to imię teoforyczne złożone. W pierwszej części zawarte jest imię Ingvristist. Boga Freja z grupy Asów. A to jakiś pogański. Igor, jedyny święty, jakiego pod tym imieniem odnajdujemy w wykazach hagiograficznych, był potomkiem świętego Włodzimierza! Cześć chłopaki. Podsyłam wam kapitalny poradnik z kanału sukces.pl, który jest... Sukces.pl. Co to jest? Czekaj, ci dam marynarkę. Wygląda totalnie jak no jak tam. Są te reklamy takie, co... Tak. Jakbyś mógł tutaj zaprezentować, co tutaj zaszło. Czy on tak jakby trzyma sobie pod spodem, a tutaj... Czy ufacie temu człowiekowi? Pierwszą firmę założyłem, kiedy miałem 16 lat. Jestem bogaty. Mogę zostać w marynarce? Ale będzie się czuję, sukces. A, dobrze wyglądasz. Jak złapać grube ryby? Co ty masz w kieszeni? Co tu tak dużo jest rzeczy? Uważaj, tam może być taka jedna foliowa torebeczka, to jej nie wyciągaj. Prosiłem cię, mieliśmy nie gadać o narkotykach. A nie, to mam leki na serce. A to jest co, EpiPen? Tak, EpiPen. Jacek Wiśniowski, pochodzę z Podkarpacia, gdzie się wychowywałem. Super, to jest najlepsze województwo, jakie można. Mając 16 lat otworzyłem pierwszą firmę, która funkcjonowała przez wakacje. Czemu cię też to tak jakbyś... Coś chciał powiedzieć przez to czytanie. Dała mi pierwsze doświadczenia co do tego, że mogę sam zarabiać na siebie. Dobra, to jest w ogóle nieinteresujące. Dawaj do wideo, do meritu. Okay. Nie, no musisz, wstawaj. Nie, no musisz. A my mamy takie miniaturki, co się śmieje, przecież to jest takie... Takie? Dowiecie się z niego, z tego kanału. Dowiecie się z niego, że od każdej osoby na świecie dzielą was mniej niż 4 kontakty na Facebooku. Kotarski nawet zrobił. 6 było przecież. Nie, to było rule of 6. Handshake'ów, a tutaj, że kontakty na Facebooku. Może niech Karol w taki sposób dotrze do Justina Biebera, żeby nagrali jakąś piosenkę. To jest taki challenge dla ciebie. Już sobie wybrał osobę, do której chcesz dotrzeć. Dzielą ci tylko 4 kontakty na Facebooku. Do każdej teraz osoby. Myślę, ile kontaktów mnie dzieli do Justina Biebera. Mniej niż 4, myślę. Nie, na pewno mniej niż 4. Myślę, że jeden. Myślę, że znasz kogoś, kto zna Justina Biebera. Jak nie? Na przykład taki Marcin Prokop, czy coś takiego. Nie. Justina Biebera. Dzieli mnie jeden kontakt do Lady Gagi. Justin Bieber, znaczy znasz kogoś, kto zna menadżera Justina Biebera na przykład. No 4 kontakty stare i to wiesz, i to mówimy o tobie, osobie, która się obraca gdzieś tam mniej więcej. Obraca zaraz. Wśród ludzi ze świata showbiznesu, sztuki. Biznesu. Świata tego, wiesz, glamour, fajno Polaków. To, wiesz. Jaki jest tytuł tego filmu? To jest bardzo kluczowe. Kanał sukces.pl ma 251 tysięcy subskrypcji. Jest to bardzo dużo subskrypcji. Ja chciałem powiedzieć, że ja kiedyś chciałem robić filmy z kanału pana Jacka. Tak? Czyli sukces.pl. Kiedyś chciałem, ale on odpowiedział, nie będziemy się śmiać z niewinnego człowieka, który sobie robi biznes. Ale cieszę się, że to jednak wróciło. I jednak no bo nie śmiejemy się z pana. Ależ nigdy w życiu. Śmiejemy się z pana i tego, co mówi. My się w ogóle, Karol, tak naprawdę nie śmiejemy. Nie, czasem się śmiejemy, bo czasem ja nawet jestem bezczelnie, obrzydliwie chamski dla ludzi. Nie przeszkadza ci to nigdy? Nie. Dziwi mnie to. Nie mam skrupułów w większości przypadków. I ty masz uczyć moje dzieci etyki? Nie będę uczył twoich dzieci etyki. Ale teraz tytuł filmu. Jak poznać ludzi, którzy pomogą odnieść ci sukces? Ale nie, bo to jest ważne. Jak poznać grube ryby? Tak jest. I jak w ogóle mieć znajomości? No, dokładnie. O tym pan Jacek będzie dzisiaj mówił. To przyda się też, jak chodzisz na randki i chcesz poznać dziewczynę. Więcej o tym w mojej nowej książce Sukces / Jak. Jak mieć pieniądze? Step one, be rich. Koniec. Nie! W tej książce to jest tak naprawdę moje życie. Sekrety, jakie dochodziłem do pieniędzy, czym się kierowałem, sposoby myślenia, ale to nie tylko moje, bo
ja się uczyłem cały czas od rozmaitych ludzi i od rozmaitych osób dostawałem różne wskazówki, co robić. I te wskazówki pchnęły mnie poziom wyżej i te wskazówki właśnie są zawarte w tej książce. Zarabianie pieniędzy jest o wiele prostsze, niż się wydawać by mogło, bo jest to... Kurwa, dokładnie, biedaki. Bo nic popatrz, nie wiecie o zarabianiu pieniędzy. Jakie to jest proste? No, chodzi o to, żeby pomnażać swój kapitał, więc na przykład jak macie milion złotych, no to inwestujecie w kolejne rzeczy, które zarabiają i bardzo szybko macie kolejne miliony. Czego kurwa nie rozumiecie? To jest bardzo proste. Znaczy ja kumam. Biedaki. Ja kumam, że są pewne rzeczy, które pomagają w zarabianiu pieniędzy. Ale wystarczy sposób myślenia, inwestować, oczywiście, ale kurde, to jest proste. Włodek, nie można takich rzeczy mówić ludziom, którzy wykonują określone zawody, które ale nie Włodek. Wystarczy mieć milion złotych i potem już leci. Nie, serio, od miliona złotych już naprawdę leci z górki. No ale my nie mamy nawet miliona. W momencie, kiedy będziesz czytać tą książkę... Wow, are you here? Im bardziej będziesz czytać tą książkę, tym bardziej będą się pojawiać takie ochy. A, jesteś kurwający! Czyli mamy to! Czyli przepraszam, dokładnie tak samo jak warszawski inwestor miał miniaturkę, gdzie ma 10 plików pieniędzy przed sobą, to jest ten sam typ ludzi. Ale o co chodzi z tym? Przepraszam, powiem to. Czemu było, jak będziesz... Nie gardzę lubię takim podejściem. Nie powiem, że gardzę nim, bo to by było nieeleganckie. Nie. Tak samo jak gardzę ludźmi, którzy dawali... Tak samo jak gardzę sytuacjami, jak youtuberzy dawali pieniądze bezdomnym na ulicy, to jest dokładnie ten sam mindset. To jest dokładnie ten sam mindset. No, wiedzę o tym, jak mieć pieniądze, można dochodzić latami uczyć ten. Można też przeżyć całe życie w błędzie. Można też skorzystać z wiedzy, doświadczenia tych, którzy ten. Dlatego pomyśl, tu powinien być przecinek przed czy. To nie stać by było na korektę, myślisz? Czy tyle pieniędzy mu z książki wypadło? Patrz, ja mam tę książkę na przykład Piotra Budzkiego, dobrego mojego znajomego. Nie mam zero pieniędzy. Starszy pan przyszedł do księgarni, gdzie zakupił książkę, oddał ją, mówiąc, chyba coś jest z nią nie tak. Księgarz zapytał, ale dlaczego? Z pana książką jest wszystko w porządku, tak? To dlaczego nie wypadają z niej pieniądze? Piotrek, kurwa, co jest? Nie wypadają i szmal mi nie wypada z twojej pozycji. Porozmawiamy o komunikacji. A to może telefony powinny wypadać czy coś, nie? Porozmawiamy o komunikacji. Czy stać cię na wydatek 37 zł po to, aby w przyszłości zaoszczędzić sobie porażek, wpadek i niepowodzeń? Możesz wydać 37 zł na kosmetyk, skarpetki. Tego rodzaju skarpetki. Nie, no. Jedna para. Że jedna para, okej. Nie, to ja... Możesz też... kiedyś jedną parę skarpetek? Ja nigdy. Czekaj, chcę jeszcze raz. Tak naprawdę myślenia. W momencie, kiedy będziesz czytać tą książkę, zagrane w ogóle. Och! Och! Fajno Polacy, kurwa. Fajno biznes, fajno biznesmen. Och! Och! Co? Bęń? Och! Ja. Och! Im bardziej będziesz czytać tą książkę, tym bardziej będą się pojawiać takie och. Dawaj. A kto jest grubą rybą? No właśnie. Nawet w filmiku nie zobaczysz. No właśnie. Masz poznawać grube ryby. Po co poznawać grube ryby? Pan jeździ Lambo, nie? Żeby tutaj... Z Lambo? Lambo. Sure, 100%. No to ma pieniądze. Ja mu nie bronię mieć pieniędzy. Ja się cieszę, że pan ma pieniądze nawet. Wiesz, im się ma więcej znajomości, im więcej cennych znajomości, tym większe prawdopodobieństwo jest... Wiesz, kurde, nie chcę przeklinać, aż mi się ciśnie na usta. Nie podoba mi się w tym mindsetzie... He's starting to believe. He's beginning to believe. Jeśli ja to nadinterpretowuję i to nie znaczy to, co ja myślę, że to znaczy, to mnie poprawcie. Proszę, ty też zresztą. Okej, to było trudne zdanie. Bo ja w tym słyszę traktowanie ludzi przedmiotowo i zawieranie tej znajomości. Bazarz mi się fryzura. Zawieranie tych znajomości, tak naprawdę ten drugi tylko człowiek... Tylko po to, żeby coś zyskać? Ten drugi człowiek ci nie interesuje jako człowiek, jako druga osoba, tylko po to, żeby móc się na nim albo wybić, stanąć na jego na plecach, albo użyć go do koneksji z inną jeszcze. Uważasz, że on takie coś sugeruje? To, że ty dużo albo więcej osiągniesz w życiu. Tylko jak to zrobić? Jak w tamtym tygodniu powiedziałem o tym, żeby na przykład pojechać do Monako, jak jest Formuła 1 i tam poznawać ludzi i potem można z nimi robić rozmaite biznesy. Czyli jedziesz do Monako, poznajesz ludzi i robisz z nimi rozmaite biznesy. Czyli zacznijmy od tego, jak nie być biednym, pierwszy milion naprawdę pomaga. Z nimi robić rozmaite biznesy, jeden
Górnik. Napisał do mnie. Do mnie napisał, znaczy napisał do mnie tak w skrócie, wyzwał mnie, na czym świat stoi, a potem powiedział, że no jak to ja jako górnik pojadę i co ty myślisz, że mnie Adamowicz na jacht zaprosi? No, bardzo dobre pytanie pana górnika. Też mam takie zadanie. Ale pan tutaj zobaczysz, odwinie to. Ale zobacz, to wszystko. Nie spodziewam się, że zaprosi cię na jacht, bo jesteś pięty. Dwa podstawowe błędy. Bo tak naprawdę wystarczą ci dwie rzeczy do tego, żeby poznawać dwie tylko... Ja już nie mogę karać. Więc chodzi o to, żebyś umiał się zachować. To nie tylko chodzi o to, żeby umieć się ubrać stosownie do okoliczności, ale żeby to, co mówisz i w jaki sposób mówisz... Powiem ci jeszcze, wiem co jest post LS-em. Wiem, co jest post LS-em. On i warszawski inwestor, kurwa, zakładają kanał. Górnik najpierw mnie zwyzywał, to nie jest sposób konwersacji. Czy zauważyłeś, żebym ja w jakimkolwiek filmie przeklinał? Czyli już wiemy, czyli metodą jak poznać grube ryby, to nie przeklinać. No to mi się nie uda. No tu akurat się zgadzam z panem Jackiem, żeby nie przeklinać i nie być niemiłym dla innych ludzi. To jest na pewno ci się zwraca. Ale on nie mówi o tym, że to jest ładnie, miło i w ogóle mama nas tak wychowała, tylko mówi, że to sprawi, że poznamy grube ryby. Bo o tym jest ten film głód. Nie przeklinający ludzie. Jest, naprawdę znam bardzo wiele ludzi i nie znam bardzo wielu ludzi też, których nigdy nie poznam, którzy nie przeklinali całej rzeczy, byli mili, grzeczni dla wszystkich i głowę nisko i w ogóle zawsze do linijki i od linijki i nie poznali grubej ryby, wyobraź sobie. Czy ty byś chciał rozmawiać z kimś, kto jest chamski, kto jest wulgarny, albo kto... A my nie jesteśmy chamscy, panie Jacku, wydaje mi się. Znaczy, ja bywam, ale tylko w stosunku do innych chamów. To nie chodzi o umiejętność wypowiedzenia, w sensie nawet formułowania logicznych zdań, tylko chodzi o... Chciałem powiedzieć, że pan trochę nie formułuje logicznych zdań, bo już jest druga minuta 22, ja się prawie nic nie dowiedziałem. Dokładnie. Jeszcze. Dokładnie. Co to jeśli chcesz poznawać grube ryby, to zadbaj o siebie. W sensie... zaczyna się. Pójść do jakiegoś... Ubierz się, uczesz. Tak. Wyglądaj na bogatszego niż jesteś. O tak, o to chodzi. O Jezus, jaki ty jesteś żenujący. Cicho. Opuszczyłeś się z tymi ocenami. Bo to sprawia potem, że widzę takiego Piotra Blandforda. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Piotr Blandford jest produktem ludzi takich jak on. Gdzie siedzi w białej koszuli, produktem ofiarą. Siedzi w białej koszuli i mówi, jesteś zwycięzcą. Ma koszulę i nieważne gdzie mieszka, ale on sobie wczytuje po prostu ten swój sukces. No wczytuje sobie, no. Popracuje nad tym, żeby poprawnie się wypowiadać. Jest taki jeden polityk w Polsce, który kiedyś miał bródkę i wąsy, teraz chyba został tylko z wąsem albo i bez. Który fajne rzeczy czasami mówi, czasami bardzo niefajne, ale generalnie to, co mówi, nie można go w ogóle zrozumieć. I przegrywa notorycznie wszystkie wybory, pomimo tego, że czasami fajnie mówi, bo ludzie po prostu nie rozumieją, o czym on mówi. Nie jest to prawda. Wszyscy doskonale rozumieją, o czym mówi Janusz Korwin-Mikke. Aż tak nie sepleni. Umiejętności komunikacji. Lambo. Tak a propos grubych ryb. Myślałem, że cały czas o tym gadałem. To nie jest kwestia poznawania grubych ryb, ale to jest w ogóle kwestia poznawania jakichkolwiek ludzi. Moim zdaniem, gdyby ktoś naprawdę bardzo chciał się podpierać tym, jak poznawać grube ryby i robiłby o tym filmik, pierwsze, co by zrobił, to by sam powiedział kilka historii z własnego życia o tym, jak to poznał grube ryby. Nie na takiej zasadzie, że przechodził tym samym chodnikiem, którym 3 miesiące temu przechodził Roman Abramowicz, tylko popatrz. Jestem znajomym Jana Kulczyka, Jan Kulczyk, wypowiedź. Jak się poznaliście? Jestem znajomym takiej osoby, jakiegoś Zygmunta Solorza-Żaka. Ale pan Jacek o tym nie mówi. On teoretyzuje. Pieprzy banialuki smutne, do których się nie zna. Kolejną sprawę, czyli jak dotrzeć do tego Abramowicza. No słuchaj, jak pan właśnie, no jak pan dotarłeś do Abramowicza? Ja bym zadzwonił do pana Abramowicza i zapytał, do you know Jacek Wisniewski? Powiedział, yes, he's a very good guy. Wiesz, że to nie jest jego lambo, nie? 6 u 10 złonisz. Nie, a czyje? W wypożyczalni. Ty skąd wiesz? Poznasz takich ludzi? Dobra, no i... Twój znajomy zna kogoś, kto zna kogoś, ten ktoś zna jeszcze tam kogoś, tylko że... Ale bym chciał spędzić o tych 6 u 10 dłoni, ja przeczytałem z badań pana, który się Miligram chyba nazywał, on to robi... Zajebiste powoływanie się na badania. Czy on powiedział Miligram? Bo to jest Milgram jak coś. A powiedział Miligram? Chyba tak. Świetnie jesteś powoływaniem się na badania. Przekręcasz nazwisko, nie wiesz kogo i wiele lat temu, jaka książka... Nie, stary. Wymyśl sobie dowolną osobę, Britney Spears. Między tobą a nią... Wybierz sobie dowolną osobę, Albert Einstein. Spotkasz ją, ja ci gwarantuję. Jest 3,5 osoby. Czyli powiedzmy, że ty na Facebooku jedna chuda. Powiesz, że szukasz kogoś, kto zna Britney.
masz szansę sporo na to, czyli ta, że znajdziesz. Czyli tak się poznaje grube ryby. Chciałbym spotkać Michaela Jordana. Punkt pierwszy. Pomyśl, czy znasz kogoś, kto zna Michaela Jordana. O kurde, Jacek, ja cię nie doceniałem, hopie. Tyś jest grubą rybą, ja bym ciebie chciał poznać. To jest grubą rybą. Ty jesteś grubą rybą. Jacek, na spokojnie teraz. Błąd, kogo byś chciał poznać? No, nie hamuj się. Ja ci powiem, jak poznać grubą rybę, no. Dawaj, kogo? Jedna osoba, no. Eddie Vedder. To musisz pomyśleć, czy znasz kogoś, kto zna Eddie Vedder. A potem dzwonisz do tej osoby i pytasz, czy dałbyś mi kontakt z niego? Puf! Kurwa, pędz! Ale... Więc nie kombinuj, żeby dotrzeć do kogoś tam sławnego, tylko jeśli już, to wymyśl sobie, nie żeby sobie zrobić z nim selfie albo autograf, żeby ci podpisał, no bo to jest troszkę, no sorry, słabe. Ale jeśli pokombinujesz, co by tu zrobić, żeby złożyć propozycję biznesową, o, ale Włod, jako górnik ze Śląska, jaką propozycję biznesową? Górnik ze Śląska ma złożyć propozycję biznesową Abramowiczowi? Więc, żeby poznawać ludzi... Jaki ty jesteś trywialny! Sześć? Co nie? It was very deep. Very deep? A, to dawaj. Panią, a może panie myślą o tym, że poznać atrakcyjnego pana i siedzą na tej kanapie i nic nie robią. Hmm? Skrót tego filmu tak w ogóle. Żeby poznawać ludzi, trzeba poznawać ludzi. Zapisz sobie na laptopie. Poznawać ludzi, trzeba poznawać ludzi. No i ja to wbiję w Google, serio. Bo wpisałem to w Google. Mateusz Grzesiak, pierwszy wynik. Pierwszy wynik po wpisaniu frazy, żeby poznawać ludzi, trzeba poznawać ludzi w Google, to mateuszgrzesiak.pl, / zakładka życie, 9 sposób na poznawanie nowych ludzi. Co oznacza bardzo mocno, że on cytuje Grzesiaka. Wcale bym się kuźwa nie zdziwił. Wcale. Włodek, ja teraz tobie daję możliwość poznania grubej ryby. Ja nazywam się Meabla Mateusz Grzesiak. Haha, nie bądź biedny. Obejrzałem cały ten film 10 minut i nic w nim nie ma. Wodek, o Lesie też tak mówią. No to może prawda, faktycznie. Ale my wam nie obiecujemy, jak poznać grube ryby, bo kurwa, skąd mamy wiedzieć, jak poznawać grube ryby? Ja nie wiem. No, zmęczyło mnie ten film strasznie. Dziękujemy panu bardzo, panie Jacku. Nie, no Jacek. Życzymy wszystkiego dobrego w karierze. Jacek, rozpykany. Żeby pieniądze zawsze były, żebyś poznawał ludzi. I ja ci, Jacku, życzę, żebyś też poznawał jak najwięcej ludzi bez konkretnego powodu. Bez celu. Żebyś miał dużo spotkań takich, które nie są nastawione na jakiś, po prostu wiesz, na grillu, posiedzieć, pogadać z ludźmi. A to po co wtedy, tak bez biznesu? A wiesz, żeby na przykład budować relacje z tymi ludźmi. Ale to relacje, które się zamienią później w biznes, jak rozumiem, nie? Nie, zostaną relacjami. O co? Żebyś się czuł mniej samotny w życiu. Dziękujemy państwu bardzo. Jak się można czuć samotnym, jak czytasz książkę, z której? Dziękujemy państwu bardzo, widzimy się już jutro. W piątkowym odcinku, którym będzie? Hrabie Jan Potocki, który interweniuje w obliczu prawa i ku chwale Wielkiej Polski. Czołem Wielkiej Polsce. Nie żyje wolna Polska, precz komuną! Czołem biznesowi, czołem pieniądzom, czołem sukcesowi, czołem grubym rybom. No. I pamiętajcie. Kocham takie odcinki, powiem ci. Co zapamiętajcie z dzisiejszego odcinka? Musimy częściej robić, żeby poznawać ludzi. Trzeba poznawać ludzi, Karol. I powtórzę to, żeby poznawać ludzi. Musimy częściej robić takie rzeczy, bo. A to zmęczące strasznie. Ja się świetnie bawię, nie mogę uwierzyć, ale się świetnie bawię. I cześć, że ludzie mu dają pieniądze. I nie miałem żadnego. Ludzie mu płacą. Nie miałem żadnego protective gear na oglądanie tego. No, ja ochlapany cały. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się, poznawajcie grube ryby i widzimy się już jutro. Bądźcie lekko stronniczy.